Moja przygoda z koleją zaczęła się przypadkowo. Nie mam nikogo spokrewnionego, kto by pracował na kolei, więc wzięło się to od tego, że od dziecka zawsze lubiłem jeździć pociągami. Pochodzę z Gniezna, no i troszkę tymi pociągami się najeździłem. Mieszkałem w Gnieźnie, w Toruniu, no i obecnie w Myszkowie. W Kolejach Śląskich pracuję od 3 lat. Ogólnie lubię pracować z ludźmi. Wiadomo, że każdy dzień jest inny. Wstaje się rano, idzie się do pracy i nigdy nie wiadomo, co w tej pracy może czekać. Są różne przygody. No, jako kierownik pociągu odpowiadamy za każdego pasażera. Dbamy o bezpieczeństwo, o komfort jazdy podróżnego. No i tutaj nie ma na pociągu, czy teamem jest kierownik, czy konduktor, czy maszynista. Wszyscy razem jesteśmy jako jedna drużyna, która powinniśmy ze sobą współpracować. Bardziej to działam instynktownie, prawda? Bo są takie sytuacje, gdzie po prostu nie mamy czasu na namysł, tylko trzeba działać szybko. Jak jeździsz pociągiem, no to już nawet w niektórych składach, jak mamy na przykład kamery, przez które możemy zobaczyć, to my na dzień dobry możemy już rozpoznać pasażera wchodzącego do pociągu, czy ma bilet, czy go nawet nie ma. Były takie sytuacje, że wsiadało 2 mężczyzn na Rakowie do pociągu, zobaczyłem ich na kamerze, no i poleciałem od razu zapytać się o bilet. No to słyszałem, co, zobaczyłeś nas i już od razu bilet chcesz? Proszę bilet do kontroli. No nie mamy. My staramy się być cały czas dobrymi kierownikami i podejść do każdej sytuacji, wiadomo, spokojnie. Ale są też takie sytuacje, że na przykład w czasie kontroli ktoś nie ma biletu, mówimy na przykład, że jest opłata dodatkowa za niezgłoszenie się po bilet, no to tam od razu wywiązuje się z tego awantura już, prawda, że kierownik jest zły, bo daje tą taką opłatę. Praca kierownika jest odpowiedzialna. Czas spędzam z moim 7-letnim synkiem Kacprem. Nasz wolny czas wygląda tak, że chodzimy na sztuki walki oraz w wolnym czasie jesteśmy druhami i strażakami w Ochotniczej Straży Pożarnej Myszko-Smutówka. Organizujemy różne imprezy charytatywne i sportowe, gdzie również z kolegami ze Straży Ochotniczej Straży Pożarnej Myszko-Smutówka zabezpieczamy te imprezy, wiadomo, żeby nikomu się nie stało. Kacperek jest również w dziecięcej drużynie pożarniczej Myszków Smudzówka, gdzie bardzo chętnie bierze udział w różnych tam szkoleniach, spotkaniach. Tak, Kacperku? Tak. A powiedz mi, kim chciałbyś zostać w przyszłości? Strażakiem? Strażakiem, youtuberem, kierownikiem. Tak, będę zarobiony. Będziesz zarobiony? Tak. A najlepszy zawód, jak musiałbyś jedną pracę wybrać. Ale chciałem 3.